grecka kuchnia jest bardzo prosta. Najważniejsze jest, musimy wykorzystać oryginalne produkty. Na przykład robimy salata grecka, musi być oliwki z kalamata z peska, musi być serfeta, a nie ser biały. Teraz Polacy dużo podróżują i podróżują to Grecy. Ten rok będzie prawie milion Polaków w Grecji. To znaczy, jak oni wracają do Polski, szukają te smaki i znają. Teraz znają, co to jest serfeta, co to jest oliwka, co jest oliwek extra virgin, warzywa, które Grecy jemy. Owoce morza Polacy zawsze mówią, Grecy lepiej smakują. No oczywiście lepiej smakuje, jak jesteś nad morze, jesteś na urlop, a gdy jesteś w górę, na przykład na zimę, to nie smakuje te owoce morza. Musisz jeść coś innego. Dlatego uważam, grecka kuchnia to nie jest moda. Grecka kuchnia jest tradycja i to dla mnie jest najważniejsze i to próbuję 20 lat pokazać Polakom, w jaki sposób możemy żyć, jeść i przygotować zdrowe jedzenie. Dzień dzisiejszy są wszystkie produkty dostępne w Polsce. Musimy wykorzystać tylko produkty oryginalne. Ja nie akceptuję jednej rzeczy. Ktoś idzie do supermarketu, ma przepis, ma wszystko zapisane i zaczyna. Kupuje to, to nie drogo. Kupuje to, to nie drogo. Wraca do domu, robi ten przepis, nie smakuje. Później mówi, co ten Grek mówi? To w ogóle nie smakuje. No oczywiście nie smakuje. Kupuje serfeta, kosztuje 12 zł, kupuje ser biały, kosztuje przykład ze mleko krowy, kosztuje 5 zł. To jest kolosalna różnica. Dlatego cały czas mówię, możemy trochę odsądzać od innych rzeczy. Buty tańczy, zegarki tańczy, samochód trochę tańczy, ale na jedzenie nie musimy odsądzać.